Hej, cześć, witajcie moi drodzy, z tej strony Skorpie, witam was w kolejnym odcinku z Gothica 2 The Returning. Jestem już po przerwie wakacyjnej, oczywiście mojej wakacyjnej. No i dobra, wracamy do Gothica. Mamy tak godzinę przed 11. Stwierdziłem, może teraz nagram Gothica i będę miał to z głowy. I jeżeli będziecie słyszeli, to mogę czasami tak dziwnie skwierczyć głosem, ale nie, mam wrażenie, że mnie chyba po tych Włochach dorwała lekka chrypka, ale chyba jeszcze tego nie widać. Jeżeli byście to zauważyli w szybszym czasie, to znaczy, że już mi się coś głos pieprzy. Dobra, tak czy inaczej, tam na razie mi się nie opłaca iść, bo wiem, że czeka mnie szybka śmierć. Nie chcę ryzykować. To jest dwa, a trzy po prostu już wbijemy do samych bandytów, żeby po prostu nieco tych misji powykonywać. Nie wiem, jak to będzie z Gothiciem, ale będę starał się codziennie go nagrywać. Wczoraj akurat no, nie mogłem. Byłem troszeczkę zmęczony, nie chciałem się na siłę zmuszać, żeby to dla was nagrywać, tylko zostawiłem dla was. Ale tak wpadłem na to, że dzisiaj może zacząłbym w końcu tą FIFA nagrywać z tą ligą siódmą. No naprawdę kusi, strasznie, strasznie kusi, żeby już zacząć nagrywać tą ligę siódmą. Bo oczywiście wczoraj, znając życiem, moje końsy w pizdu szybko przeleciały. Tak też się niestety stało. Ale stwierdziłem, że przy moich Niemcach będzie jeden Austriak i jeden Szwajcar. Oni też są z Republiki Niemieckiej, więc stwierdziłem, że będę oryginalny i wpieprzę coś po prostu innego, choć też z Republiki Niemieckiej. Z Austrii jeden będzie i jeden z Szwajcarii. Oczywiście to jak wy będziecie woleli. Oni będą na ławce. To wam tam tylko mówię. Nie mówię kto, a jeżeli zgadniecie, kto będzie Austriakiem i Szwajcarem, no to spokojna głowa. My możemy na spokojnie wszystko wygrywać. Nie wiem, jak to będzie z ligą siódmą. Nie będę lekceważył przeciwników, ale też nie będę ich uważał za jakichś prosów z tej ligi siódmej. Po prostu przejdę przez siódemkę jak przez mgłę i po prostu dziękuję bardzo. Jeszcze postaram się dzisiaj o funny moment, więc nie wiem, czy dzisiaj będzie Warzy. To jest takie 50 na 50, bo chciałbym jeszcze funny moment wrzucić, które miałem wrzucić przed samym wyjazdem. Sorki, odbiło mi się trochę. Lecz po prostu coś się z materiałem stało przy renderingu tej osoby, która oczywiście robi dla mnie te funny moments. I po prostu, no, trochę się podupcyło w planach i niestety nic nie wyszło. Ja musiałem poczekać te 10 dni. Szczerze mówiąc, szybciutko mi zleciało. Co do tych zdjęć, czy tam vloga. Vloga spróbowałem zrobić, tylko nie wiem, czy on jest warty wrzucania na kanał. Dlatego teraz pytanie się rodzi, czy jest sens to wrzucać, kiedy po prostu równie dobrze mogę, nie wiem, wstawić jakąś nutkę i powstawić serię zdjęć i trochę pokombinować. Nie wiem, to już ode mnie będzie zależało. Tak czy inaczej, nie wiem, będę nad tym pracował. Jeżeli mi się uda, to go szybko wrzucę. Czekaj, tam jest jakiś koleś? Czekaj, ja wyjmę broń na chwilę. Jezu, ja myślałem, że jakiś koleś. No to są tylko jakieś chwasty.
ciekawe. Właśnie, zjadłbym sobie trochę serafisów. Good job. Coś jeszcze mamy ważnego? O, miodowe lata. O, mieszek ze złotem. Zawsze na propsie. Dobra, wbijamy tutaj. Na czym ja to skończyłem? Mówiłem chyba o tym vlogu z Włoch i tak dalej. Natomiast nie wiem, czy ja to wrzucę dzisiaj, czy jutro, może nawet w poniedziałek to będzie. Zależy, to tylko będzie ode mnie. Ale co do dzisiaj, to na pewno Gothic 2 The Returning. CSGO'a spróbuję wmieścić i jeżeli nie da rady z Warzy, to najwyżej przełożyłbym Warzy na jutro. I najwyżej bym wrzucił FIFA z Funny Moments. Nie wiem, no coś bym pokombinował. Żeby dzisiaj w ogóle cholera, coś było. Znowu ktoś. Yo, madafaka! Też chcesz złota, co? Złota? Nie próbuj się ze mną przekomarzać. Wszyscy nowi chcą wejść do kopalni. Nie oczekuj jednak, że będzie to łatwe. Aleś ty cudzo... cudo ziemca. Dobra. Właściwie cudotwórca, ale okej. Okej. Jak mogę się dostać do obozu? Idź po prostu mostem. Jeśli jednak chcesz się dostać do kopalni, będziesz musiał przejść koło Franka. On oczekuje od nowych, że przez jakiś czas będą pracować poza obozem. W życiu temu świeciowi bym nie uwierzył. Powiedz mi coś więcej o kopalni. Chcesz dostać się do środka? Spróbuj zaprzyjaźnić się z Frankiem. On jest tu szefem. To on decyduje, kto wejdzie do obozu. Jak będziesz siedział na tyłku, to nie masz żadnych szans na wejście. Porozmawiaj z nim. Niech ci wyznaczy jakąś robotę. Tutaj pytanie. Znasz takiego Don Quixota? Mam wrażenie, że ty jesteś jego tym... pasikonikiem. Czy coś ten deseń. Nieważne. I tak jesteś chudy. Dawaj, gdzie ten Frank? Gdzie znajdę tego Franka? Zwykle kręci się przed wejściem do obozu. No i zachowuj się, bo inaczej dostaniesz taką gównianą robotę jak ja. Jasne. Musisz tu siedzieć przez cały czas? Mam sprawdzać, czy wśród nowych ludzi nie ma szpiegów. Jakby ktoś znał to zapomniane miejsce. To koniec świata, środek bagna. Nikt nie może nas tu znaleźć i nie znajdzie. Po co ktoś miałby przysyłać do nas szpiegów? Bo jesteś półmózgiem? Co nowego? Nie, w tej chwili nic nowego. A przynajmniej odpowiedzią. Dobra, nie będziemy ich okradać, tych biedaków. No kuźwa, co się dzieje? Co, szykujecie już, nie wiem, jakąś zasadzkę? Wojnę domową? Kurde, trzaskają się. Nie wiem, co to ma znaczyć. A to jest zwykły bandzior. No mu dupy nie będziemy truć. Zapiszemy sobie postępy gry. Tam widzę już czarne gobliny. Co już dla mnie to nie jest przyjemnym uczuciem. Ty, ale przecież możemy już cykać z kuli ognia. A to weźmy tak pierdylnijmy. O, jak poszło. Dobra, teraz potrzebuję... supporta! O, dwóch supportów. Dziękuję, dziękuję. Lepsze dwóch supportów niż jeden. Dobrze, dziękuję. Naprawdę dużo to dla mnie znaczyło. Kurde, nie wiem, co się dzieje. Mnie to zaczyna naprawdę już irytować. Tej 30 stopni, a ja się jeszcze nie pocę. Dziwne. Nieważne. No to był tylko jeden goblin? Słabo. Bardzo słabo. A i tak potrzebowałem wsparcia. Który my to mamy level? Tak dla przypomnienia. 11. No, ekstra. Zawsze coś. Zawsze coś, naprawdę. No, brakuje nam jeszcze trochę tego expa do levela. Trzeba przyznać. No, ale to nieduży już jest. Tak naprawdę. Dobra, szukaj roślin. Tutaj w tych bagnach to przeważnie będą bagienne rośliny. Nie mam na co liczyć, że znajdę jakieś leśne gówna. Choć też mogą być. Nie powiem, że nie. Ogólnie dawno nie było Gothica, a tylko ze względu na to, że wcześniej miałem ochoty. A dzisiaj, od tego miesiąca już będę się starał codziennie po jednym odcinku wrzucać, żebyście mieli tego Gothica. Bo były pretensje o brak Gothica. I ja was rozumiem.
zupełności. Dobra, tu krzaczory zjadamy. O, tu mamy już 90 sztuk. Tu też już nieźle. No, to mamy już na trochę mikstur. Jeszcze te bagienne zielska, które trzymamy niepotrzebnie. Czekaj, ja znalazłem jakąś miksturę teraz. A to chyba szybkości jest. Tu mamy szybki śledź. Tego nie polecam pić, bo to jest w ogóle szajs. Najlepiej jakbym to gdzieś wywalił. To jest w ogóle szajs, jak ich mało. Dobra, wolałbym trochę z ognistych postrzelić, bo mam wrażenie, że one zadają... Dobra, teraz uciekaj, teraz uciekaj. O, i widzicie, teraz się udało. Uciekliśmy mu i nie oberwaliśmy z tego dymu smrodzącego. No bo inaczej by było krucho z nami, a Tidotum mamy już tylko ostatnie. To się pilnować musimy i to bardzo. Tej. O kurde, ale te gobliny zaraz się za mnie wezmą. Momento. Kurde, najlepiej jakby ci bandyci mi pomagali. By było łatwiej. O Boże, jak krucho. Dobra, gonią mnie. No chodź! O, już bandyci mają zabawę. Przejściową zabawę, ale mają. Dobra. Możecie się nimi zająć. O ile te śmiecie mnie nie gonią. O kur... Nie! No nie! No co za... Szaj... Nie, dobra. Do kitu. Do kitu z taką robotą. Nie. 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 Jeszcze raz nie. Ale co ty to wczytujesz, ty kretynie? Ja pierdzielę. No mówię, że coś się te quick save'y tak zrąbały, że mi wczytuje tylko to, co mi pozostało. Czyli quick save'ów nie mam. I quick loading'ów. No, pięknie. Wolałem go już sam załatwić, bo wiedziałbym, że bym go i tak pokonał z ognistej strzały. Nieco expo uzyskał. Więc chyba teraz bardziej mi się opłacało to zrobić. O, dajcie mi trochę many. W postaci tego właśnie piwa. Trochę się nadudlamy. Ile w ogóle mamy tej many? Bo ja wiecie, mam krótką pamięć do tego. 32 many. No to już nie jest najgorzej. Choć mogłoby być lepiej. Tylko teraz trzeba te straty nadrabiać. Sorki, że przez chwilę nic nie mówiłem, ale sobie wziąłem tam jakąś bombonierę, żeby nieco sobie życie osłodzić. Dobra, zbieramy te chwasty, nie chwasty. To sobie jeszcze tutaj zbiorę, zanim przejdę się do tych goblinów parszywych. I po prostu to pozbieram, bo miałem to zebrać, ale gobliny mnie zaskoczyły. Nie wiem jakim wałem, ale zaskoczyły. I to było najgorsze w tym wszystkim. Mało tego, musimy to nadrabiać. Czyli mówiąc wprost, czasem będziemy w dupie. Ale cóż poradzić. Dobra, najpierw pozbieramy te ustrojstwa, które mają nam niby pomagać w tym wszystkim. A tego trutnia zarąbanego trzeba znowu ubić. Co bardzo tego nie chcę. No come on. No patrzcie, ale on teraz tak, nie wiem.
Ty... No kurde! No i znowu nie zapisałem. Patrzcie! Kurde, co się ze mną dzieje? Niedobrze, niedobrze. No i już zaczynamy lamienie. No, ta, od takich najgorszych rzeczy po prostu zaczynamy lamić. Zabieraj się z tą swoją magią. Nie jesteś wcale taki głupi, na jakiego wyglądasz. Zamknij ryło. Daj mi wykończyć tego czarnego goblina. Dobra. Ciulaty zdechł. A gdzie ten miecz? Tej, gdzie ten miecz? Jego. Nie gadajcie, że ten jego miecz się zbugował. No dobrze, już myślałem. Zaraz zrobimy save'a znowu. Bo kurde, znając życiem znowu wywinę orła. No kurde, ale no, tak się bawić nie będę, no. Jak tak mam zdychać co chwilę, to ja tak się nie będę już bawił z nimi. Tylko od razu przechodzimy do konkretów. Tak zamilczę na chwilę. Może mi się nieco głos bardziej poprawi. Mam wrażenie, że czeka mnie chrypka. A chrypka mi się zdarza raz czy dwa razy w roku. Więc wiecie, to jest takie ekstremalne przygotowanie do najgorszego. O, tu są jeszcze zielska, o których zapomniałem. To ja byłem taki ślepy? Serio? Okej. No nie wiem jakim cudem, ale nie widziałem wcześniej tych roślin. Cóż, ślepota boli momentami. No ale dobrze, że chociaż to wykryłem. Dobra, zbieramy to gówno i robimy tego save'a. Okej, okay, dobra. Teraz zbieraj szybko te śmieci i szykuj się do kolejnej słabej walki. No bo tak to inaczej nie mogę określić. No co to jest? Bagienny truten i kilka czarnych goblinów. To jest nic. Aha, dobra, fajnie. Ja sobie nie załadowałem jeszcze many. Żeby było mało. Idą po mnie te gobliny? Nie, zdawało mi się. Już myślałem. Już po prostu myślałem, że po mnie idą te gówniaki. Dobra, teraz tego trutnia trzeba wykończyć. No i patrzcie, kurde, już tracę manę na tym. O kurde, aż trzy gobliny. Ej, panowie pomocy. No chodź! Jezu! Uciekaj, ta uciekaj. Ma ich spotkać śmierć. I patrz, jeden mnie jeszcze nawet goni. Co za śmieć. Hej, ciągle to potrafię. Ej, ładnie. Bandyci się wzięli do roboty ostro. I widać, że im to wyszło. O kurde, to tak skoczyło. Aha, to bandyta. Już myślałem, że to kolejny goblin. Miałem szczęście. Naprawdę, bo inaczej już bym tutaj no nie przeżył. A pomoc bandytów jest cenna. A, oni tu pozdychali, nie? Nie, tu jeden. To gdzieś jeszcze jeden musiał zdechnąć. Zaraz go znajdziemy. Zaraz go znajdziemy i się skończy taka robota. Jeszcze trutnia trzeba wykończyć. O właśnie, tego trutnia, który będzie mi szkodził. No i patrzcie, no. I inaczej się nie da, no. Goni mnie? Dobra, nie goni. Ja go muszę jakoś tu wykończyć. Wyczaić, a potem wykończyć. Dobra, to już mam plan. On się teraz tu przemieszcza. Dobra, uciekaj, uciekaj. Oż, pyte. No i patrz, i on się tu zbugował. No i cóż, musimy znowu to wypić. Nie mamy wyjścia.
No i kurde, jesteśmy bez tych antidotum, no i mamy problem, jak zwykle. Dobra, musimy to wypić. Nic innego nam nie zostaje. A no jestem zły ogólnie. Na to, że po prostu... No zatruł. A wcześniej mi się udało uniknąć tego, więc wiecie. To jest ten ból. O kurde, ale tutaj... Nie, co tak ćwierkocze na okrągło. Nie powiem wam sam dokładnie, co to jest. Dobra, teraz tak. Się rozejrzę jeszcze, czy coś mnie tu nie chce zaskoczyć. Słyszę węża błotnego. To nie wróży dla mnie nic dobrego. Taki wąż błotny. Otworzymy to w ogóle? Przydałoby się parę wytrychów. No i właśnie, my tu nie mamy wytrychów. To jest kolejny ból. No, który nas tak urządził. Więc wiecie. Nie nasza wina tak naprawdę. Dobra. Ten niech się sra. Choć już mógłby przestać hałasować, bo przecież tak naprawdę nie żyje. A on dalej robi swoje, no. Trochę fuck logic. O kurde, kolejny bagienny. Uciekaj, uciekaj, uciekaj. O, wąż błotny oberwał chyba z tego. Nie? Kolejny bagienny truteń. Jest tu błotny wąż. Weź no, zapisz, bo ja się już boję, że znowu coś mi się stanie za chwilę. To jest tylko moment i ja po prostu zdycham. O, jakiś złoty pierścień. Trochę tu rzeczy jest. Pewnie kolejna zamknięta. O, tu otwarta. Przynajmniej tyle. Dobrze. Coś jeszcze? Zapomniałem? Pominąłem? Nie. Okej. O kurwa. Ty, to ja tam nie podchodzę. Bagienny trud... O ja pierdol. Nie, ja tam nie podchodzę. W życiu. Jak to ma być bagienny golem, to dziękuję bardzo. Ale z nim nie dam rady. W życiu. Kuźwa. Na co wy... Na jaką wy drogę mnie sprowadzacie, ludzie? Dobra, może z tymi bandziorami pogadamy. Hej. Jak leci? Chcesz wiedzieć, jak leci? Już ja ci powiem, jak leci. Pewnej sztormowej nocy przywieźli mnie tu piraci. Zażygałem im cały statek. Fuj. No a potem kruk odciął kopalnię, bo jacyś durnie stali się zbyt chciwi. Franco został przywódcą myśliwych i zabije każdego, kto mu się przeciwstawi. Czyli ogólnie mówiąc, leci dość marnie. Aha. Ale szczerość. W jaki sposób Franco został przywódcą tej bandy? Całkiem prosto. Zabił Fletchera, poprzedniego przywódcę. Fletcher był w porządku. Franco jednak oszukuje nas jak tylko może. Rąbany synek. On kiedyś dostanie nauczkę, spokojnie. Potrafisz mnie czegoś nauczyć? Wiem co nieco o krwiopijcach. Nienawidzę tych bydlaków chyba nawet bardziej niż Franka. Wiem, jak oderwać z ich trupów skrzydła i żądła. Tak, oderwać. Nie licząc tego, że wiem, jak uzyskać wydzielinę z żądła. Jeśli chcesz, mogę cię tego wszystkiego nauczyć. Spoko. Oczywiście nie za darmo. No wow. A co do krwiopijców? Co chcesz wiedzieć? Co tu masz? Ale drogie, drogie. O, usuwanie żądła krwiopijcy. Tego skilla bym wziął. Nie powiem, albo tego. Nie wiem, na razie muszę się zastanowić. Nic nie biorę. Bo kasy oczywiście znowu wydam w chuj. A nie będę miał na jakieś ważniejsze rzeczy. O, tu chyba ten ostatni goblin zginął. Dobra, ale tak czy inaczej ja stąd idę. Bo jak to jest bagienny golem, to ja wolę się nie mieszać w to. Wolę się w to nie mieszać, bo inaczej no nie będzie ze mną za dobrze. Mam już 25 minut materiału.
to jeszcze tak, nie wiem, z 15 minut myślę, żeby starczyło w zupełności. Dobra, przechodzimy dalej. Szukamy kolejnych bandytów. I chyba już mi się robi powoli gorąco. Dobra, ale szukamy kolejnych. Kurde, jak sobie teraz przypominam te czasy, kiedy nagrywałem Noc Kruka. Kiedy to już właśnie dochodziłem, miałem dojść do Kruka. Ale niestety grę mi tak usunęło. Tak brutalnie, że no niestety seria została zawieszona na stałe. Ale to chyba nie jest problem. Jakaś wiadomość. Zobaczymy, co to jest. Poczytamy sobie co nieco. Fletcher, czyli ten, który już niestety gryzie ziemię dawno. O Jezu! Czego szukasz? Chcesz wejść do obozu? A czemu by nie? Jestem... Nie interesuje mnie, coś ty za jeden. Jestem Franco, przywódca tego obozu. Jeżeli wykażesz się poza obozem, zabiorę cię do środka. Strażnik bramy Ramon powie ci, kiedy w obozie będą potrzebni nowi ludzie. Porozmawiaj z nim. A gdzie ten Ramon? Koleś ma amulet jakiś. Dobra, a teraz gdzie jest ten Ramon? Tak, trzeba przejść przez tutaj podwórze. Ramon to jest ten. Hej, kim jesteś? Nie mogę sobie wyobrazić, żeby ktoś taki jak ty miał pozwolenie na wejście. Franco mnie przysłał. Chcę wiedzieć, czy nie potrzeba nowych robotników. Tak, w zasadzie potrzeba. Wczoraj jeden gość strzelił w kalendarz. Ten idiota zdenerwował Estebana. Kto to jest Esteban? To szef obozowiska. On decyduje, komu pozwolić na wejście do kopalni. Powiedz Frankowi, że Torus prosi o nowego robotnika, jasne? Torus? Ten Torus? Tak, ten Torus. Człowiek, który prosi o nowych robotników. Człowiek, który decyduje, czy ktoś nowy może przejść z bagien do obozu. Nie chcesz mi chyba powiedzieć, że znasz go z wcześniejszych czasów? No cóż, tak. Rozumiem. Każdy zna Torusa. Nie, jednak to ci wcale nie pomoże. I nie zamierzam przekazywać żadnych wiadomości. No jak chcesz. Jestem tym nowym. Nie próbuj sobie ze mnie żartować. Decyzja o... Dobra, pysk. To właśnie Franco mnie przysłał. Nie zrobił tego, a teraz... Dobra, już. Kuźwa. Ja pierdzielę. Pożartować nawet nie można. Żydy. A Franco nie wiem, co on tu robi. Nie powinien stać tam, gdzie trzeba? Ej, ty! Dziwne. Ale okej, nie wtrącam się. Torus potrzebuje nowego człowieka. Dobrze, zajmę się ty. Chwila, a co ze mną? Nic jeszcze nie zrobiłeś. Sporo już osiągnąłem, ale ty nic o tym nie wiesz. Dobra, dać ci szansę. Proszę bardzo. Zabieraj dupsko do Logana. Ostatnio dokuczają mu bagienne węże. Pomóż mu się ich pozbyć, a wtedy dostaniesz się do obozu. Dziękuję. Gdzie znajdę tego Logana? Gdy staniesz przed wejściem do obozu, idź w lewo wzdłuż urwiska. To kawałek drogi w bagno. Mówisz. No to idziemy. Na co my czekamy? Zrobimy sobie save'a. Właśnie. Bo bym się zapomniał całkowicie. I ruszamy po prostu. O, tu znowu jakieś roślinki. Dobra, czyli teraz tutaj i do Logana, w tą stronę. Przez to połacie tych roślin. Takich gęstych roślin. Dobra. Ale są same lecznicze, widzę. Czyli mogę się spodziewać dość dużej ilości tych roślin. Coś jeszcze? Dobra, mogę iść.
Tu ma być ten Logan. Zaraz to sprawdzimy. Tylko jeszcze tutaj bym nieco roślin pozbierał. No, oczywiście, jeśli można, no. Są widać już różne rośliny. Taka mieszanka jakby. W sumie dobrze. Czekaj, w sumie mógłbym sprawdzić jeszcze ten tutaj jakiegoś kolesia. Save kolejny by się przydał w zupełności. Yo, siema. A właśnie, coś w tej skrzynce jest? Zabieraj łapy! A, już zrobiłem błąd. Na przyszłość trzymaj się z dala od cudzej własności! A, jesteś gnojem, wiesz? Chciałem tylko skrzynkę przeszukać, ty śmieciu. A ty mnie już zabiłeś, jakby gdyby nigdy nic. Dzięki. Naprawdę wielkie dzięki. Dobra, teraz z tobą porozmawiamy jak z ludźmi. Ten jak szybko wstał. Dlaczego tu siedzisz? Mam trochę kłopotów. Powrót do obozu nie byłby teraz najlepszym wyjściem. Co się stało? Miałem całkiem niezłe kontakty z piratami, wiesz? Zawsze spotykaliśmy się nieopodal obozu, żeby pohandlować. Chłopie, kupowałem graty dla połowy ludzi z obozu. Tom załatw mi to, Tom załatw mi tamto. A ten bydlak Esteban wszystko zrujnował. W jaki sposób? Esteban wysłał jednego ze swoich ludzi, Juana. Koleś obserwował nas. A później, jak omawiałem interes z piratami, wyszedł z ciemności i ich pobił. Chłopie, ale ten gość był szybki. Na szczęście zdołałem uciec. To dobrze. I od tamtej pory się tu ukrywasz? Najpierw wróciłem do obozu i powiedziałem Fiskowi, Huno i innym chłopakom, żeby nie spodziewali się dostawy. I że mogą za to podziękować Estebanowi. Jeśli Esteban dowie się, kto doniósł chłopakom, że to on za tym stoi, będę martwy. Dlatego nie wracam do obozu. Coś jeszcze? Coś jeszcze? He? Przeważnie siedzę tutaj i liczę kamienie. Ale robota życia, naprawdę ambicja twoja mnie już po prostu przerosła. Okej, okay, dobra. No, to ten liczy kamyczki. Nie, no, może jeszcze niech jajka zacznie liczyć? Nie, no. Zawsze coś. Dobra, to jest chyba ten Logan. Nie chyba, na pewno. Bo w sumie można Ej, z nim ty. Pogadać. Patrzcie państwo, nowa twarz! Zamierzasz tak stać, czy przyszedłeś mi pomóc? Franco mnie przysłał. Mówił, że przyda ci się pomoc. To o co chodzi? Błotne węże ostatnimi czasy trochę za bardzo się do nas zbliżają. Pora zabić część z nich. Dobra, możemy coś skombinować. A co za to dostanę? Franco pozwoli ci tu gnić, jeśli nie będzie dla ciebie lepszego zastosowania. Chcesz wejść do obozu? No to musisz pomagać. Same słowa nie przybliżą cię do celu. Poza tym mogę ci pokazać, jak patroszyć te bestie. Nie sądzę jednak, żeby Franco wpuścił cię do środka tylko dlatego, że zabijesz parę węży. Jest tu sporo ludzi, którzy już trochę czekają. I lepiej będzie, jeśli następną osobą, która wejdzie do obozu, będę ja. A chcesz plaskacza? Gówniarzu. Dobra, idziemy. Chodźmy zabić parę błotnych węży. Wygląda na to, że zrozumiałeś, jak się robi postępy. Tak jak i... Cii. Słyszałeś? Słyszę je. No, rozumiem. Wow. Co teraz zrobimy? Idą. Na pewno mają ochotę na przekąskę. Zobaczymy, kto kogo będzie jadł. Dalej. Dobra. Ruszamy. Ej, przyszły te gówniaki. O kurde, trochę niedobrze. Tej, on idzie po mnie. O, szczyt w życiu. Tej, help. Tej, to gówno chce mnie zabić. Dobra, uciekłem mu. A, to coś dalej mnie goni. To coś chce się mnie pozbyć w miarę szybko.
dalej mnie goni. Kurde, co za gość. A gdzie ten Logan? No, kurde. W porę zareagowałeś. Ja pierdzielę. Przecież to gówno już miało mnie zabić. Prawie. Ale ma szczęście, że mnie poratował. W miarę szybko. Ale poratował. Dobra, idziemy dalej. No kurde, ej, trochę ty. Ci się oberwało. Dobry błotny wąż to martwy błotny wąż. To powinno być przestrogą dla pozostałych. W porządku. Masz coś jeszcze do zrobienia? Bo muszę ruszać dalej. W tej chwili nic. Wiesz, kogo musisz poszukać, jeśli będziesz chciał się czegoś nauczyć. Okej. Okay. Super. Normalnie aż mnie to zadowoliło. Tu mamy nieco roślin do pozbierania. Sobie pozgarniamy. W miarę szybko. I nie wiem, czy skończyć odcinka. Dzisiaj jakoś też za bardzo nie mam takiej pasy na dłuższe odcinki z tego Gothica, ale jeszcze spróbuję nieco przetrzymać tego materiału. No tego błotniaka bym spróbował sam załatwić, choć nie liczę na to, żebym to zrobił, ale zapiszę sobie jeszcze grę. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra. Czyli mówiąc wprost, marnie. Chyba aż dalej mnie goni. Dostał raz draśnięcie i nic mu to nie dało. No, koniec z tobą, bestia. Przynajmniej się go pozbył. Nie narzekam. Dobra, wracamy do tego Franco. Choć nie liczę na to, żebym dostał jakąś robotę. Znaczy, żebym mógł przejść, bo robotę na pewno jeszcze jakąś dostanę. Nie wiem, czy to będzie na ten odcinek, a jak nie, to na następny. No i cóż, i tyle. A gdzieś tu był jakiś koleś zielarz. O ile tu jeszcze jest. A jak go nie ma, no to trudno. Cóż poradzić. Dobra, Franco, szukamy cię. Jesteś tutaj. Pięknie. Hej, ty. Pomogłem Loganowi. Dobra, walczyłeś z wężami. Możesz się przydać. Przynajmniej bardziej niż większość tutejszych chłopaków. Co masz przez to do powiedzenia? A jak to wygląda od strony złota? Co? Dostanę zapłatę za moją pracę na bagnach? Chcesz trochę złota? No pewnie. Ile potrzebujesz? 50 samorodków? 100? Dam ci tyle, ile zdołasz udźwignąć. Co ty sobie wyobrażasz? Że co? Żarty sobie stroisz? No teraz ruszaj i zrób coś pożytecznego! Bo inaczej nie dostaniesz ani bryłki złota. Ty chamie zasrany. Hej! Ty kurde jesteś przywódca. Ty idź kurde i z menelami zapierdalaj. Już tak powiem. No ham. Jego ryj też już jest hamem. Dobra, mogę wbić? Czyli mogę wejść do obozu? Słuchaj, jest jeszcze jedna rzecz, do której mi się przydasz. Kilka dni temu wysłałem na bagna Edgora. Miał dla mnie zdobyć starą kamienną tabliczkę, ale od tamtej pory nikt go nie widział. Poszukaj go i przynieś mi tę przeklętą tabliczkę. Więc gdzie znajdę tego Edgora? Chcesz znać łatwiejszą czy krótszą drogę? Chcę się tam dostać szybko. Dobra! Trochę w lewo i w bagno. Wszędzie tam są ruiny. Gdzieś w nich siedzi. Myślę, że jest dość rozgarnięty, żeby rozpalić ognisko, które powinieneś zobaczyć. No dobra, czyli wiemy gdzie. Kurde, nie no, koleś nas po prostu trzyma na haczyku. Takie mam wrażenie, że nas próbuje wykorzystać. Potem, nie wiem, może nawet zabić. No nie wiem, jakie ma zamiary ten koleś, ale na pewno nie za ciekawe. Dobra, tu mamy tego Edgora. Franco pytał mnie o tę kamienną tabliczkę.
Udało ci się ją znaleźć? Chłopie, nawet jej nie szukałem. Wiem tylko, że podobno jest w starym budynku na bagnach. A mój wewnętrzny głos wciąż mi powtarza: Edgar, trzymaj się z daleka od starych budynków stojących gdzieś pośrodku bagna. Nie będę nadstawiał karku dla tego aroganckiego durnia Franka. Ciekawe. Dobra, nieważne. Miło mi cię poznać. No fajnie, też mi miło. No teraz my mamy problem. Bo jak zwykle my nie jesteśmy ekstra przygotowani do tej walki. I co trzeba zrobić? Trzeba się przygotować, no. Ale możemy użyć tej mikstury szybkości. Tylko najpierw tak. Przydałoby się postępy zapisać. Potem się tam dostać, bez względu na wszystko. Bez względu na te bagienne stworzenia itd. itp. Dlatego robimy save'a i kombinujemy. Nie ma wyjścia. Dobra, najlepiej by było, jakbyśmy to wypili. No i zapieprzamy. O, proszę. I mamy 4 minuty sprintu. Więc spróbujemy się tam bardzo szybko dostać. O kurde, ile tych krwiopijców jest. Masakra. Od cholery. O Boże. Nie! Tylko nie te trutnie. Trutnie są najgorsze z tego wszystkiego. Biegnij cały czas dalej. O Boże. To żeśmy spotkali najgorszą rzecz! Jezu, jak my zapieprzamy. To jest masakra. I ty uciekaj. Uciekaj i nie wracaj. Dobra. Trutnie. Trutnie w dupie. Ja pierdolę. My tak sobie biegniemy koło nich. O dobra, coś się sprint wyczerpuje powoli. Niedobrze. Jezu, przeszliśmy przez całą hordę bagiennych gubien. Pozdro. O, tu mamy piedestał. Weź ten piedestał. To był nasz śmiertelny błąd. Tylko tu już wolałem uniknąć zgonu i od razu wczytać to. Ale już wiemy, gdzie iść. Dlatego teraz warto to wykorzystać. Bardzo warto. Potem, wiecie, mamy większe szanse. Gdzie jest to mikstura szybkości? Dobra. Wypijaj to i idź. Kurde, nie. No to będzie ciężkie do rozegrania. Ale już widzieliśmy bagiennego golema, więc tam nie idziemy. Nie polecam. Magda Gessler normalnie, no. Kurde. Jezu, przecież wszystko na nas by mnie pozabijało. Tej, nie gadaj, że nas coś zatrzymało. Dobra, uciekaj, uciekaj. Ło, jak zapieprzamy. Dobra. Może jak im pouciekamy, to będziemy bezpieczniejsi. Nie wiem, no... Kombinujemy, jak tylko się da. Dobra. To są te bagienne szczury. Gdzie ja żem poszedł? O Boże, zaślizgnąłem się. Oh yeah! Oh yeah! Normalnie super. Aż se cuksa wezmę jeszcze. Uff, kurde no. I zapieprzaj. No. Kurde, ruszaj trochę tą mózgownicą, bezio. Bo kiepsko jest. Gol się, bagienny gównie. Dobra, uciekamy im wszystkim. Na razie nam to idzie. Nie! Ale jakim cudem trafił? Co za snajper? Bez jaj. Dobra. Nie. Co za gówniosz. Jeszcze raz. Próbujemy do skutku. A jak nam się nie uda, to wyrąbane. Kurde, nie no. Kombinuj. Przecież to idzie to wszystko zrobić.
No, tu mamy krwice, to są mniejsze zła. One mnie nie dogonią za Chiny. Błotniaki, czyli najgorsze rzeczy. Te trutnie to te... Au! Kurde, chapnął mnie. No i dobra, mamy mało HP. Teraz musimy uważać. Jezu, jakie to jest paskudne, fuj. Fuj. Jak to jest paskudne. Dobra, szybko, szybko, szybko. Kładź to. No ale dobra, co z tego, żeśmy położyli, jak żeśmy zdechli. Chciałem uciec. Taki jest właśnie teraz mój plan. Żeby położyć ten piedestał i szybko wbić tam. Ale będzie ciężko. Uwierzcie, będzie nam ciężko przy tym. Dobra. Teraz trzeba. Dobra. Teraz musi nam się udać. Jak teraz, to nigdy normalnie. Znaczy, jak nie teraz, to nigdy normalnie. No, kurde. Trzeba działać. Muszę jakoś szlakami biec, żeby mnie te gówna nie pozabijały, no. Właśnie to jest ich najchętniejszy cel, zabić mnie. Kurde, ile tych trutniów jest. To jest masakra. Spieprzajcie ode mnie, gówna zasrane. Dobra. No fajnie, dzięki. Tutaj w ogóle zadziałał? Ten piedestał? Nie, nie dzwońcie do mnie nawet. No i kurde, zaraz mi sprint przestanie działać. Połóż to szybko, połóż to szybko. Czym? Jak to czym? I to gdzie jest ten przedmiot? Dobra, widzę, że coś się zbugowało. Oj kurde, nie, nie, no to mnie akurat już nie bawi. No ludzie, chcę położyć tam tylko jeden piekielny piedestał. Czy to jest tak dużo? Kusiwa, no. Przecież to ile jest roboty? No to jest kilka sekund. Albo kilkanaście nawet już. Ale to idzie zrobić. Tylko niestety właśnie te krwiopijce mi w tym wszystkim najbardziej przeszkadzają. Dobra. Wrąbane. Biegnij, biegnij i nie przerywaj sprintu. Nie przerywaj sprintu, to jest najgorsze, co tylko może cię czekać. Dobrze. Biegniemy cały czas. Dobrze. Najlepiej tak biegnijmy. Bo wtedy mamy większe szanse na to, żebyśmy przetrwali. No i jedna krwiopijca nas zaledwie będzie gonić. Nie, dwie. Udanie. Dobra. My tu się będziemy powoli wykrwawiać. LOL. Aha. Jak miło, że aż tu niedaleko mamy tego. Dobra, uda nam się, nie? Uda nam się? Jest! Matko, udało nam się, dziękuję, dziękuję! Tylko ledwie. Teraz musimy kupić odtrutkę. No inaczej będzie krucho. Jezu, udało się. Trzeba było mnie spytać wcześniej. No po prostu jestem zadowolony z siebie, że tu dotarł. Dobra, Kronos na pewno ma takie rzeczy. Naprawdę sądzisz? Hej. Czemu oni tu wszyscy siedzą? Ja trzeba tego nie czaję. Dawaj odtrutkę. Jakby było mało problemów. Dziękuję. Teraz tobie coś sprzedam w zamian. Będziesz miał trochę tych gratów, ale przecież się ciesz. Może w ogóle coś ode mnie dostaniesz. To się nigdy nie zmieni. Sorry. Odbiło tak mi się trochę. W końcu to była jego decyzja. Dawaj, co tam masz. Niektóre problemy i nie narzekaj. Dobra. To zostawiamy. Być mądrzejszy. To potem się da temu. Niektóre problemy same temu się guściowi, Halvorowi. Okej, okay, dobra. Mogę ci opowiedzieć o takich rzeczach.
To przecież nic nowego. I to muszę kupić, koniecznie to muszę kupić. Bo ja jestem zagrożony. I to maksymalnie. Jak tylko się da, ale jestem zagrożony. Dobra. Tak jakby mnie to... No i to wszystko w sumie. Napijmy się tej odtrutki. Okej. Wszystko pięknie. I tu skończymy nasz odcinek, który trwa już 50 minut. Więc w sumie nawet dobrze, że go kończymy w tym czasie. Dobra, trochę pieczonego zjemy. Dobra, git. O, jeszcze nam sprint działa. Ale to chyba mało istotne. Dziękuję wam bardzo za obejrzenie kolejnego odcinka z Gothica 2 The Returning. Jeżeli wam się spodobał odcinek, możecie ocenić, skomentować i zasubskrybować. Trzymajcie się, na razie, yo!